Dzień dobry Państwu. Nazywam się Takao Ishikawa. Na co dzień pracuję w Zakładzie Biologii Molekularnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuję się białkami. I czasami się, jak każdy z Państwa i każdy biolog na pewno, zastanawiam się, skąd te białka w ogóle się wzięły na Ziemi. I w związku z tym dzisiaj chciałbym poruszyć temat panspermii, która jest jedną z teorii tłumaczących być może początek życia. Ogólnie ujmując, panspermia to jest zjawisko, które miało dostarczyć albo już gotową formę życia, albo składniki organiczne, cząsteczki organiczne, które mogły dać początek życiu na Ziemi. I tutaj można rozróżnić generalnie dwa rodzaje panspermii. Pierwsza to jest taka losowa panspermia, to znaczy, krótko mówiąc, że przypadkiem na Ziemię razem z meteorytem przedostały się cząsteczki organiczne czy organizmy być może. Natomiast jeszcze z taką bardziej skrajną formą panspermii jest tak zwana panspermia ukierunkowana, gdzie postuluje się celowe wysłanie w kierunku Ziemi przez najprawdopodobniej jakieś inteligentne formy życia z innych planet, właśnie czy to cząsteczek organicznych, czy form życia. Dzisiaj proszę mi pozwolić, że zajmę się tą bardziej prawdopodobną panspermią, czyli tą przypadkową. I może na samym początku warto byłoby poruszyć temat dotyczący właśnie meteorytów, które czasami spadają na Ziemię. Myślę, że w zdecydowanej większości nas to zjawisko kojarzy się raczej nie z początkiem życia, tylko końcem życia. Na pewno wiele osób słyszało o tym, że to właśnie meteoryt być może był przyczyną wyginięcia dinozaurów. I raczej to się nam kojarzy wszystkim z taką siłą niszczycielską i trudno nam sobie wyobrazić, że na powierzchni takiego spadającego na Ziemi meteorytu, uderzającego przecież z ogromną energią na powierzchnię Ziemi, że tam miałyby przetrwać czy to cząsteczki organiczne, czy tym bardziej formy życia, takie jak właśnie komórki czy mniejsze organizmy wielokomórkowe. Właśnie astrobiologia, czy gałąź astrobiologii, zajmuje się wyjaśnianiem tego zjawiska i szacowaniem, na ile jest prawdopodobne, że tego typu zjawiska mogły być właśnie początkiem życia, a nie końcem na naszej planecie. I jedna z najświeższych prac w tej dziedzinie pokazuje właśnie, że na powierzchni meteorytów znalezionych na powierzchni Ziemi, niewątpliwie tych, które przybyły z przestrzeni kosmicznej, występują aminokwasy, czyli związki organiczne, które tworząc długi łańcuch formują białka, które przecież w komórkach funkcjonują jako narzędzia, katalizując rozmaite reakcje enzymatyczne, czy też po prostu funkcjonując jako materiał budulcowy. I tutaj, gdy powiększymy nieco ten wykres, no to mogą Państwo zobaczyć czarne słupki, to są alfa-aminokwasy, że na niektórych meteorytach znalezionych właśnie na Ziemi wręcz dominują te alfa-aminokwasy, czyli te, które są znajdywane we wszystkich białkach w organizmach żyjących na Ziemi. Oczywiście też znajduje się inne typy aminokwasów, takie jak beta, czy gamma, czy delta aminokwasy, ale zwracam Państwa uwagę na to, że na pewno do tej pory wielokrotnie na Ziemię docierały takie meteoryty, na powierzchni których znajdowano aminokwasy typu alfa, które są dzisiaj znane jako składnik wszystkich białek występujących na kuli ziemskiej. Także niech to będzie przykład na to, że panspermia
Tutaj mówimy o pewnym procesie ułatwiającym pojawienie się życia na Ziemi, to znaczy dostarczenia pewnej porcji związków organicznych, które mogły w początkowej fazie powstawania życia zasilić niejako ten proces, dostarczając właśnie związków budulcowych. Także takie zjawisko właśnie panspermii, które wspomagało być może ewolucję życia na Ziemi na początku jego powstawania, wielokrotnie miało miejsce, na co poparciem są właśnie te znaleziska z ostatnich kilkudziesięciu lat. A na pewno takie meteoryty wcześniej też spadały na powierzchnię Ziemi. Inną taką poszlaką właśnie panspermii jest chociażby marsjański meteoryt ALH84001, znaleziony na kontynencie na Antarktydzie. I tutaj mogą Państwo zobaczyć po prawej stronie zdjęcie spod mikroskopu elektronowego, gdzie jest postulowany taki odciśnięty właśnie skamieniałość, odciśnięta skamieniałość bakterii. Do dziś nie wyjaśniono, czy to na pewno jest bakteria. Zresztą nie wiadomo, czy to jest bakteria, nawet jeżeli to jest bakteria, to czy to jest bakteria zawleczona z Ziemi na Marsa w trakcie licznych misji kosmicznych, które miały na celu badanie właśnie Marsa, czy też jest to niezależnie tam wyewoluowane życie, forma komórkowa. Niemniej jednak to, na co szczególnie tutaj chciałbym zwrócić uwagę, to to, że meteoryt ALH84001 przybył po prostu wybity przez zderzenie innego ciała astronomicznego na powierzchni, w stosunku do powierzchni Marsa, i właśnie ten głaz marsjański wybity został poza atmosferę marsjańską i dotarł po wielu, 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 wielu latach na powierzchnię Ziemi. Także to jest z kolei przykład, który pokazuje, że jest możliwa podróż międzyplanetarna, niekoniecznie z użyciem właśnie wysokiej technologii i celowych wyniesień różnych obiektów poza atmosferę ziemską, czy w tym przypadku marsjańską. Mogą być to zdarzenia właśnie zaindukowane przez uderzenie rozmaitych, czy to meteorytów najczęściej właśnie, i one miałyby powodować wybicie takich głazów, które stają się, spadając na Ziemię, meteorytami. Więc tutaj może być też taka sytuacja, że z innych ciał niebieskich już jakieś formy życia, czy właśnie rozmaite związki organiczne tam powstałe, zostały przywleczone właśnie w taki sposób na powierzchnię Ziemi. Także to jest kolejny przykład takiej panspermii i podróży międzyplanetarnej, która odbywa się w sposób, powiedziałbym, naturalny. To, co warto podkreślić, to to, że wciąż nie jest jasne właśnie, czy ta rzecz przypominająca komórkę bakteryjną na powierzchni meteorytu marsjańskiego rzeczywiście jest skamieniałą bakterią. Żeby wyjaśnić, na ile takie zjawiska są powszechne w przestrzeni kosmicznej, przeprowadza się rozmaite misje kosmiczne. Jedną z nich jest misja Tampopo, która jest misją japońskiej agencji kosmicznej. Ta nazwa po prostu po polsku znaczy mniszek. No i tutaj myślę, że te osoby, które nadawały nazwę tym misjom, czy konkretnie tej misji, miały takie skojarzenie, że właśnie tak jak te nasiona się rozsiewają wraz z wiatrem, te nasiona mniszka, tak życie może się rozsiewać po przestrzeni kosmicznej w procesie właśnie panspermii. Ta misja między innymi ma na celu sprawdzenie, czy w ogóle na przykład mikroorganizmy czy związki organiczne są w stanie w przestrzeni kosmicznej w próżni przetrwać. I jedną z gałęzi właśnie misji Tampopo jest umieszczenie bakterii
i związków organicznych w specjalnym takim pojemniku, który zostaje, czy został właściwie już umieszczony na ramieniu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i po 3 latach sprawdzono, jaka część bakterii i związków organicznych się tam uchowała. Skonstruowano takie specjalne naczynia właśnie, tutaj na obrazku po lewej stronie pod literą A mogą Państwo zobaczyć, jak rzeczywiście taka kapsuła, powiedzmy, wygląda, i w każdej takiej kapsule są takie małe pomieszczenia, można powiedzieć, to jest zilustrowane na rysunku C, i tam są umieszczone właśnie zawiesiny, przepraszam, warstwy bakterii, nie zawiesiny, tylko warstwy bakterii o różnej grubości, i były wystawione przez 3 lata na działanie promieniowania kosmicznego, no i różnych niesprzyjających czynników, które występują właśnie w kosmosie. I teraz te bakterie, które zostały wybrane do tej misji, to szczególnie odporne na rozmaite czynniki nieprzyjazne, m.in. promieniowanie jonizujące na przykład. Bakterie Deinococcus radiodurans bardzo dobrze to znoszą na Ziemi. No i pytanie, jakby tego typu niesprzyjające warunki zniosły te bakterie na orbicie okołoziemskiej. Po 3 latach ekspozycji zebrano właśnie te bakterie, no i zbadano przeżywalność, już sprowadzając je z powrotem na Ziemię. Linią pomarańczową jest zaznaczona próba kontrolna tych samych bakterii, które w podobnych warunkach były umieszczone, tyle tylko, że na Ziemi. Jasno-niebieska linia pokazuje właśnie te bakterie, które były w misji Tampopo wystawione na działanie promieniowania kosmicznego i innych czynników niesprzyjających na orbicie. Natomiast badacze też przeprowadzili taką próbę kontrolną wewnątrz stacji kosmicznej, tam gdzie astronauci przebywają na co dzień. No i to, co jest ciekawe bardzo, to okazało się, że przeżywalność tych bakterii jest najmniejsza właśnie na orbicie, ale nie w tej kapsule wystawionej bezpośrednio na działanie promieniowania kosmicznego, tylko właśnie tam, gdzie astronauci przebywają. Tutaj autorzy tej pracy postulują, że prawdopodobnie to, na to miało wpływ stosunkowo wysoka, miała wpływ stosunkowo wysoka wilgotność wewnątrz kabiny na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie ta wilgotność dochodzi do 50%. Natomiast na Ziemi, czyli brązowa linia, te bakterie były hodowane czy umieszczone w wilgotności nieprzekraczającej 15%. Także no, postulują, że ta stosunkowo wysoka wilgotność negatywnie wpłynęła na przeżywalność tych bakterii. Więc zostawmy tą granatową linię, no i zobaczmy, w jaki sposób właśnie uzyskano zbieżne wyniki dla tych bakterii ziemskich i kosmicznych. Okazuje się, że grubość warstwy bakterii ma tutaj bardzo duże znaczenie, dlatego że jeżeli ta warstwa bakterii jest stosunkowo cienka, czyli to jest lewa część wykresu, no to na Ziemi bakterie sobie całkiem dobrze dają radę, w przestrzeni kosmicznej nie bardzo. To znaczy, ponieważ każda bakteria jest bezpośrednio jakby wystawiona na działanie szkodliwych warunków, no to to bardzo mocno przyczynia się do tego, że te bakterie po prostu giną. Natomiast gdy ta grubość warstwy bakterii osiąga około 1 mm, wówczas te wykresy zaczynają się zbiegać. To oznacza tyle, że również w przestrzeni kosmicznej na siebie, że tak powiem, biorą te warunki niesprzyjające. Bakterie, które są na powierzchni tej stosunkowo grubej, jak na bakterie, warstwy, natomiast te bakterie, które są wewnątrz tej wielowarstwowej kanapki komórek bakteryjnych, to te, co są wewnątrz, są w stanie przeżyć. No i szacuje się, że od 1 do 10% właśnie bakterii przeżyło ekspozycję 3-letnią na orbicie. Więc stąd wniosek, że jeżeli odpowiednio duża liczba komórek bakteryjnych w jakiejś formie zbitej, powiedzmy, byłaby nawet na powierzchni
no, meteorytu, powiedzmy, no to być może one, podróżując w przestrzeni kosmicznej, niektóre z nich, te bakterie, byłyby w stanie przeżyć co najmniej tę 3-letnią podróż. A badacze w tej pracy postulują, że właśnie najkrótsza podróż, taka naturalna, tak jak przed chwilą wspomniałem, między Marsem a Ziemią mogłaby trwać właśnie 3 lata. Także no to daje pewne poparcie naukowe właśnie w możliwości transmisji po prostu życia między jedną planetą a drugą planetą. Inną bardzo ciekawą misją japońskiej agencji kosmicznej jest misja Hayabusa, czyli po polsku sokół wędrowny. I celem tej misji jest dotarcie do planetoidy Ryugu, pobranie stamtąd próbek i ponowne sprowadzenie tych próbek na powierzchnię Ziemi. Ta planetoida Ryugu to jest chondryt węglisty. Postuluje się, że to jest ciało niebieskie o stosunkowo bliskiej czy podobnej strukturze do pierwotnych skał, które uformowały Ziemię. Stosunkowo duża zawartość węgla i stosunkowo duża zawartość wody. Szacuje się, że nawet do 20% może być tam wody, a co za tym idzie, też tam mogą występować rozmaite związki organiczne. No i badacze właśnie misji Hayabusa mają nadzieję na wykrycie czy to początków życia, czy śladów życia, czy związków organicznych, które mają potencjalne znaczenie dla utworzenia życia. Ciekawostką tutaj może być to, że ta planetoida została tak nazwana dopiero po wystartowaniu misji Hayabusa, a Ryugu to jest legendarna, czy pochodzi z japońskiej legendy, to jest taki podwodny pałac, gdzie pewien rybak zabłądził i on, wracając na Ziemię, otrzymał od księżniczki, która tam sobie mieszkała, taki pakunek, powiedzmy, z przesłaniem, że nie może go otworzyć, póki nie wróci do swojego domu na przybrzegu. Więc osoby, które nazwały właśnie tę planetoidę jako Ryugu, też nawiązują do tej legendy, że właśnie ta sonda kosmiczna tam się udaje, w to bardzo niedostępne miejsce. No i chyba nie od księżniczki, no ale pobiera pewien pakunek i ten pakunek ma z powrotem trafić do domu, czyli na naszą planetę Ziemię. Na chondrycie węglistym, które do tej pory trafiały na powierzchnię Ziemi, rzeczywiście wielokrotnie znajdowano rozmaite związki organiczne o znaczeniu biogennym, takie jak aminokwasy, więc tutaj jest nadzieja, że pobierając próby w takim stanie nienaruszonym, uda się znaleźć właśnie ślady takich związków również na tej planetoidzie. No, tego typu badania oczywiście mają bardzo duże znaczenie na wzmocnienie teorii panspermii, która jest niezwykle, jak sądzę, ciekawą koncepcją, jednym z możliwych wytłumaczeń, skąd na Ziemi wzięło się życie. Także bardzo Państwa zachęcam do tego, żeby śledzić wyniki misji właśnie zarówno Tampopo, jak i Hayabusa. Powiem Państwu, że te próbki pobrane przez sondę Hayabusa powinny dotrzeć do nas w grudniu tego roku. Także od przyszłego roku prawdopodobnie zaczną się pojawiać doniesienia o tym, co takiego ciekawego znaleziono właśnie w tym podmorskim pałacu, jakim jest planetoida Ryugu. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i zachęcam oczywiście do udziału w innych wykładach Festiwalu Nauki w Warszawie. Bardzo Państwu dziękuję.